Mam 4 dorosłych dzieci i 6 wnuków, a więc jestem dojrzałą kobietą, czyli mogę tu wystąpić. Proszę Państwa, Hildegarda mnie znalazła jako dojrzałą kobietę, kiedy moje dzieci już właściwie były prawie dorosłe, córka jeszcze tylko była mała, moi starsi synowie, mam 3 synów i córkę, mniej poznali Hildegardę, ale moja najmłodsza córka, która właściwie od maleńkości jest wychowywana na Hildegardzie, tak to powiedzmy sobie w skrócie, to jako dziecko jeszcze takie 11-12-letnie bez przerwy mi mówiła: mamo, dlaczego ja nie mam nigdy zwolnienia lekarskiego? Inne dzieci to mają, a ja nigdy nie mam. No właśnie dlatego nie ma, że Hildegarda nauczyła nas, jak dbać o całego człowieka. To jest zdumiewające, jak ta średniowieczna kobieta, która żyła niemal 1000 lat temu, opisała nasz świat. Ona w swoich księgach, które spisała w XII wieku, zaczęła je zresztą spisywać, będąc dojrzałą kobietą. Znowu nasz temat, bo miała 41 lat, kiedy zaczęła spisywać wizje, które od dzieciństwa właściwie przedstawiał jej Pan Bóg. I Hildegarda nie była taką kobietą, że robiła coś, bo miała jakieś widzimisię. Była benedyktyńską mniszką, była w klasztorze od 10 roku życia. Ale dlatego, że chciała się uczyć. Dlatego, że chciała nauczyć się pisać i czytać, a w tamtych czasach kobiety się tego nie uczyły. A więc można powiedzieć, była wyemancypowaną kobietą średniowiecza, albo że w średniowieczu była kobietą renesansu, ponieważ Hildegarda miała niezwykłe wizje, wizje świata, jak ten świat jest stworzony, jakie są na nim rośliny, jakie zwierzęta, jakie kamienie, jak wygląda kosmos i jego natura. I ona tych wizji właściwie nie rozumiała. Pan Bóg dawał jej wiedzę, którą ona sobie przyswajała. Ale dopiero, kiedy miała lat 41 i kiedy poprosiła o zgodę papieża na to, żeby mogła spisywać te niezwykłe obrazy, te niezwykłe wizje, zaczęły powstawać jej dzieła. 10 tomów, niezwykłych dzieł. I ona w tych dziełach opisała naturę naszego świata. Zobaczcie jeden cytat. Wiele cytatów utkwiło mi w pamięci, ale jest taki jeden, w którym ona opisuje świat, nasz świat. Mówi, że ludzie będą się dusić, powietrze będzie zatrute, woda cuchnąca, a ziemia skażona. Ludzie będą się dusić, będą szukać ratunku. Ona to napisała 12 lat temu o świecie, który my mamy dzisiaj. My mamy dzisiaj zatrute powietrze, zatrutą wodę, ziemię skażoną metalami ciężkimi. I teraz ona mówi dalej, jak żyć i z czego korzystać, żeby z całego dobrodziejstwa świata brać to, co jest dobre dla człowieka. Cały opis tego, jak żyć, Hildegarda wyprowadza z jednego najgłębszego przekonania. Świat został stworzony przez Pana Boga w całości, przez naszego dobrego Ojca. I w tym świecie zawarte jest wszystko, co jest nam potrzebne do zdrowego życia, dla zdrowia ciała i duszy. Ale jeżeli zachorujemy, to również w tym świecie znajdziemy to, co nas wyleczy. Dzisiaj my i wielu lekarzy mówimy, że Hildegarda to jest medycyna. Medycyna hildegardowa to jest medycyna, która nie zna chorób nieuleczalnych. Nie zna. Wszystkie dzisiejsze choroby są wyleczalne. I te zdumiewające doświadczenia, które my mamy tu już w Polsce, od ponad 12 lat interesuje się Hildegardą, a od ponad 5 w sposób już bardzo taki fizyczny, konkretny, po studiach w Niemczech, bo trzeba było 2 lata studiować tą medycynę hildegardową w Niemczech, żeby dowiedzieć się wszystkiego tego, co wiedzą Niemcy. A oni to wiedzą już od ponad 50 lat. Więc my się dowiadywaliśmy, jakie rośliny, jakie mieszanki, jakie napoje, w jaki sposób przyrządzać te lekarstwa hildegardowe, które takie cuda działają. Moje takie spotkanie z Hildegardą pierwsze to było 12 lat temu, kiedy poznałam profesora, który był wtedy ojcem duchownym seminarium we Wrocławiu, był już na emeryturze. On mi powiedział, wcześniej usłyszałam, że w jego życiu wydarzył się cud. No ale ja pytam, jaki cud? A on mówi, wyleczyła mnie z nowotworowej choroby trzustki
średniowieczna benedyktynka. No więc ja mówię, to parę cudów jest. Średniowieczna benedyktynka dzisiaj księdza wyleczyła, jakim to cudem. I jeszcze z nowotworu, który był z przerzutami, jak ksiądz Marek powtarzał, do płuc i do wątroby. Jak ja z nim rozmawiałam, był zdrowy. A poprzednie 2 lata spędził w szpitalach. I dostał ponad 40 chemii. I powiedziano mu już, że teraz już może tylko dogorywać. Miał przerzuty do płuc i wątroby. To był nowotwór 3. I on kiedy tak dogorywał w tym seminarium, no bo tak życie tam całe spędził, miał już prawie 70 lat, zaczął sobie czytać o Hildegardzie, ponieważ on z zamiłowania był muzykologiem, a Hildegarda pisała piękne pieśni, takie chorały. Muzyka hildegardowa jest znana wśród muzykologów, więc on ją znał od strony muzyki, a tu nagle dowiedział się, że ona opisała sposoby leczenia wszystkich znanych dzisiaj chorób. Jak przeczytał, tak też postanowił zastosować. I proszę Państwa, tym, co wyleczyło księdza profesora, był prawdziwy orkisz, prawdziwy leczniczy orkisz. Nie to, co dzisiaj wszędzie jest w sklepach, bo to w ogóle nie ma nic wspólnego z tą prawdziwą leczniczą rośliną. Hildegarda napisała, że orkisz to najlepsze pożywienie dla człowieka. Ogrzewa, odżywia, wzmacnia i leczy. To najlepsze pożywienie dla człowieka. Orkiszowe placki dostawali gladiatorzy przed wyruszeniem na arenę do walk, dostawali orkiszowe placki, żeby mieli taki zastrzyk energii. Również orkisz jedli Żydzi przed pójściem przez Morze Czerwone. Jest to roślina występująca w Biblii. I zdumiewające działanie orkiszu doświadczył ksiądz profesor. Posiłki oparte na orkiszu z dodatkiem bertramu i galgantu. Bertram i Galgant, co to jest? To nie są imiona mnichów, jak mówiła moja przyjaciółka, która przyjechała na takie organizowane przez nas posty. Teraz organizujemy od paru lat takie tygodniowe, oczyszczające posty. Ona przyjechała i po pierwszym wykładzie mówi, słuchaj, ja myślałam, że Galgant i Bertram to są imiona mnichów, a to nie. To są podstawowe hildegardowe rośliny, które naprawdę opiekują się całym człowiekiem. Ja tutaj ten Bertram i Galgant, no troszkę tylko przywiozłam Państwu, żebyście mogli zobaczyć, tam jest taka dziewczyna, która ma te opakowania. Widziałam, że już ileś osób podchodziło i pytało, bo nie wiemy, co to jest. Te dwie rośliny, Bertram i Galgant, to są niezwykłe hildegardowe rośliny. Ten Galgant jest to roślina, która dba o serce i układ krążenia i niesłychanie wzmacnia serce i układ krążenia. W Niemczech jest wpisana do takiego normalnego, narodowego, państwowego spisu leków. Galgant jest lekiem nasercowym. To jest Galgant. I druga roślina to jest Bertram. Roślina taka niepozorna, podobna do rumianeczku, ale roślina, która ma tak silne działanie przeciwzapalne, że dzisiaj lekarze ją zaczynają stosować przy leczeniu boreliozy, przy leczeniu różnych chorób pochodzących z jelit, używa się bertramu. Bertram ma tak silne działanie oczyszczające jelita i regenerujące, że przywraca im młodość. Mówią ci, którzy stosują bertram, no ja od 12 lat, jak już weszłam w Hildegardy, odtąd orkisz w moim domu, galgant i bertram, te podstawowe rośliny. Bertram działa jak kret w jelitach, bo Hildegarda napisała, że Bertram działa w naszym drugim mózgu, że jelita są naszym drugim mózgiem. Czy wiecie Państwo, jaką ma powierzchnię jelito jednej osoby, gdyby je wyjąć z człowieka i rozłożyć płasko? To jest do 300 metrów kwadratowych, to jest jak boisko do tenisa. Taką mamy w środku powierzchnię wchłaniania. I ten Bertram, ta niezwykła hildegardowa roślina, on regeneruje i oczyszcza całą tą powierzchnię, regeneruje kosmki jelitowe i nagle okazuje się, że wiele chorób, łącznie z alergiami na przykład, które wydają się być takie, że są już na wieki, nagle mija. Wystarczy używać Bertramu. Dlaczego? Niesłychanie silnie regeneruje organizm. I jeszcze jest jedna rzecz, którą też tutaj przywiozłam. Już więcej nie byłam w stanie, bo zamarzł mi dzisiaj samochód na Kieleckiej Karczówce, gdzie właśnie kończymy prowadzić post hildegardowy z panią doktor. Ona tam została z całą grupą. Ja przyjechałam tutaj do Państwa
natomiast pociągiem, bo samochód zamarzł i nie dało się go ruszyć, nie dało się z góry zjechać, zasypało Kielce całkowicie. No więc, ale wzięłam jeszcze jedną rzecz, żeby wam to przywieźć i o niej powiedzieć, Hildegardową, to jest nazywane złotem świętej Hildegardy, że jest to cenniejsze niż złoto dla organizmu ludzkiego. Inaczej, że warte jest każdych pieniędzy i każdego złota, bo jest cenniejsze w organizmie niż złoto. Hildegarda tak to opisywała. Natomiast przyglądanie się temu, jak to działa, no, jest dla mnie zdumiewające. Zresztą opisuję to w książce, która się niedługo ukaże, tak, Dieta świętej Hildegardy. Ona się ukaże w poniedziałek, w Wielkim Tygodniu. Z jedną z gazet takich ogólnopolskich, będzie dodatkiem do tej gazety na razie. I Dieta świętej Hildegardy, ja tam opisuję te doświadczenia. Słuchajcie państwo, korzeń wszewłogi, to się tak nazywa, wszewłoga. To jest górska roślina, ona w Polsce można ją znaleźć w Sudetach. Korzeń wszewłogi górskiej. Jest pod ochroną, więc żeby ją uzyskać leczniczo, no to muszą być specjalne pozwolenia i hodowle, więc jechać w Sudety z łopatką nie radzę, tym bardziej, że ten korzeń, żeby osiągnął jakąkolwiek długość taką już wartą do wykopania, to rośnie 6 lat, bardzo wolno rośnie. Natomiast Hildegarda opisała działanie tej mieszanki z tym korzeniem z wszewłogi w taki sposób. Wyobraźcie sobie, piękny miedziany garnek, piękny miedziany garnek, lśniąca miedź. W tych złotych ściankach garnka odbija się słońce. On zaprasza, żeby w nim gotować. No więc gotujemy. Gotujemy w nim i gotujemy, gotujemy przez wiele tygodni i w ogóle go nie myjemy, nie czyścimy go. I po tych paru tygodniach, już trzech czy czterech, nie widać tego rondla, nie widać jego ścianek, nie widać, czego jest zrobiony. Jest obrośnięty grzybem, pleśnią, jest paskudny. Ma narastający na sobie brud i już nie ma tej pięknej, lśniącej miedzi. I teraz ta wszewłoga górska sprawi, że ten garnek, że to wszystko, cały ten brud odpadnie, że wszystkie grzyby będą zniszczone, że wszystkie pleśnie będą wyczyszczone i na nowo odzyska swoją piękną, miedzianą konsystencję. I znowu słońce się będzie w jego ściankach odbijało. Tak malowniczo opisała Hildegarda to złoto świętej Hildegardy. Co to znaczy? My jesteśmy tym garnkiem miedzianym, pięknym. Tak zostaliśmy stworzeni przez Pana Boga, że wszystko dobrze działa, wszystko się rozwija. No tak, ale potem zaczęliśmy to piękne naczynie, jakim jesteśmy, zatruwać. Wrzucamy tam wszystko do tego środka. Kawa, herbata, tłuste, nietłuste, słodkie. No wiecie, co wrzucamy. No, każdy to, co wrzuca, to wie. I to wszystko w naszym organizmie niestety zostawia różne ślady. I ta kuracja wszewłogą górską, która jest taką, robimy sobie z niej taką konfiturę i potem zajadamy, mniej więcej trwa miesiąc, sprawia, że całe wnętrze człowieka oczyszcza się z tych pleśni i grzybów. Jelita zaczynają normalnie pracować i wiele chorób, również poważnych, po jednej kuracji wszewłogą miesięcznej zaczyna być likwidowanych w organizmie, bo organizm odzyskuje swoje wszystkie właściwości, również jego układ obronny. Ja powiem tylko jeden przykład, ponieważ był to przykład z 2012 roku. Mój przyjaciel, który z takiego środowiska naszego tam podwarszawskiego, oni już wszyscy znali Hildegardy i bardzo domagali się, żeby stworzyć takie centrum Hildegardy pod Warszawą i żeby te wszystkie cuda Hildegardowe, są ich setki, w jednym miejscu były dostępne. No i ten Maciej mówi, ty to stwórz, a ja to będę prowadził, będę tam siedział, będę czytał książki, będę sprzedawał to wszystko, będę ludziom opowiadał. No ja mówię, no wspaniale. Ale Maciej mówi, no tylko ja muszę mieć fotel na kółkach. A dlaczego, pytam? Człowiek taki 50, wtedy 6 lat, zaczęły mu się właśnie rodzić kolejne dzieci z tą samą żoną. Miał już dwie dorosłe córki, a potem rzut następnych i trójka dzieci, jedno po drugim, już naprawdę byli po 40 sporo, kiedy te kolejna trójka dzieci. No więc Maciej mówi, mam problemy z nogami.
jak trochę pochodzę, bolą mnie i lekarze nie potrafią mi pomóc. Wszystkie badania już przeszedł. Silny mężczyzna, który chodził po górach i niczego się nie obawiał, dostawał różne rzeczy łącznie ze sterydami i nic mu nie pomogło. Ma bóle nóg, które po prostu nie pozwalają mu stać i musi brać środki przeciwbólowe. No więc on usiadł sobie w tej Hildegardzie, kiedy ona powstała. Myśmy otworzyli to centrum świętej Hildegardy w dniu, kiedy ona została ogłoszona doktorem Kościoła. Czyli to był 2 października 2012 roku. Czwarta kobieta w historii Kościoła. Tylko cztery, a jest 36 doktorów Kościoła, tylko cztery kobiety. Hildegarda czwarta. I no, stworzyliśmy to centrum, Maciej tam prowadził je, był od godziny 10 do wieczora, siedział sobie na tym, jeździł sobie na tym fotelu, ale powiedział mi, że znalazł w książkach taką niesamowitą kurację, a ja go, no, już wiedziałam, o jakiej mówi, bo on po prostu przeczytał i postanowił sobie zastosować. Sam przygotował sobie tą kurację, bo trzeba to zrobić według opisu, który jest na opakowaniu i zastosował. Przez miesiąc zajadał taką konfiturę z tego korzenia przewłogi. 2 miesiące później pojechał w góry ze swoim synem. A wiecie, jak to się dzieje, jak się używa medycyny Hildegardowej? Ona leczy przyczyny, a nie skutki. Skutkiem jest dobre samopoczucie, zdrowie, zanik bólu i tak dalej. On zastosował sobie tą kurację przewłogą górską, minęły mu te bóle nóg bezpowrotnie. Potem został takim apostołem Hildegardy, zresztą tygodnik, niedziela zrobił z nim wtedy wywiad. I Maciej opowiadał, jak to cudownie wyprowadziła go z bólu i wyleczyła Hildegarda z Bingen, bo miał taką potrzebę mówienia o tym. Następnie tą kurację przewłogą górską polecił swojej żonie, Teresce, która była nauczycielką, nauczanie początkowe i miała astmę. Była na sterydach, zastosowała Hildegardowe leczenie przewłogą. Nie ma powodu do brania sterydów, nie ma żadnych napadów astmatycznych. No można powiedzieć tak, to wszystko brzmi czasami jak bajka, ale ja dlatego lubię mówić o konkretach i o takich doświadczeniach, prawdziwych świadectwach ludzi, ponieważ Hildegarda z Bingen została nam dzisiaj dana jako doktor Kościoła. A doktor Kościoła jest to ktoś, kto naprawdę ma nam coś do powiedzenia. Doktor Kościoła to jest ktoś, kogo całe życie zostało szczegółowo przebadane i on nam został dany do tego, żebyśmy się czegoś od niego nauczyli. Hildegarda pokazuje, jak żyć zdrowo, jak żyć w radości życia i jak się leczyć, jeżeli zabraknie nam zdrowia, jeżeli któryś z naszych organów wewnętrznych zaczyna szwankować. Zdumiewające skutki tego, co napisała Hildegarda, odkrywają na przykład naukowcy. Bo Hildegarda w swoim dziele o naturze, bo ja wam mówię o medycynie, ale ona opisywała i kosmos, i naturę, i zwierzęta, opisała jedno ze stworzeń, które żyje w czarnej głębi oceanu. Nie ma oczu, rozmnaża się w dziwny sposób i żyje w czarnej głębi. Ci, którzy to czytali wcześniej, myśleli sobie, że to taka baśń, że to jest taka przenośnia, że nie wiadomo, co Hildegarda chciała powiedzieć. Ale wyobraźcie sobie państwo, że w XX wieku odkryto właśnie to stworzenie. Naukowcy, którzy już potrafili schodzić poniżej 10 kilometrów pod wodą, no trzeba mieć urządzenia, odkryli w tej czarnej głębi oceanu stworzenie, które opisała Hildegarda 1000 lat temu. I ono dokładnie tak wygląda i dokładnie tak się rozmnaża i też nie ma oczu. Jest dokładnie takie, jak opisała Hildegarda. A więc no to nam pokazuje, jakie niezwykłe są wskazania Hildegardy, jaką niezwykłą jest ta jej wiedza. Mam taką dużą przyjemność podążać za Hildegardą już od tych no, 13 teraz lat. I sporo zmian wprowadziła w moim życiu, ponieważ w pewnym momencie się okazało, że zaistniała taka potrzeba, żeby prowadzić tygodniowe, oczyszczające posty według świętej Hildegardy z Bingen. Niemcy to robią już od dawna. Tam są takie dwa duże ośrodki, prowadzi to dr Strechlow. Ci, którzy przyjeżdżają na te posty i nie widzą, zaczynają lepiej widzieć. Ci, którzy nie słyszą, zaczynają lepiej słyszeć. Ci, którzy mają ból w czasie
tych 7 dni i tej diety hildegardowej i tych jej roślin pozbywają się bólu. To, co my widzimy w czasie prowadzenia tych postów, no to jest zdumiewające i dlatego no nie tylko trzeba się zdumiewać, ale też zacząć to opisywać, żeby to było też no niezwykle cennym takim doświadczeniem przekazywanym dalej, bo w tej chwili my kończymy prowadzić post z panią doktor na Kieleckiej Karczówce. Tam u Pallotynów kiedyś nas tam złowili, tak się śmiałam, że nas tam złowili, bo wcześniej jeszcze byliśmy gdzie indziej. Może w Częstochowie takie posty będą, zobaczymy, jeżeli takie miejsce tutaj się znajdzie, ale już w kwietniu i później w lipcu takie posty prowadzimy z panią doktor w pięknym miejscu. To jest Mariówka, nazywa się to Mariówka. Od Maryi Częstochowskiej i tam są siostry, służebniczki od Honorata Koźmińskiego, które mają piękny ośrodek w pięknym miejscu na końcu świata, gdzie tam sarenki nocą do płota podchodzą, w pięknym ogrodzie i parku i one bardzo chcą, żeby tam prowadzić takie posty, więc zaczniemy już na koniec kwietnia, ja zapraszam, ostatni tydzień kwietnia, pierwszy turnus postu. I tam jest to, jest możliwość, tak jak chciała Hildegarda, bo Hildegarda zajmuje się całym człowiekiem. Duszą, psychiką i ciałem, całym człowiekiem. I tam właśnie u tych sióstr jest taka możliwość, bo jest piękny kościółek modrzewiowy zaprojektowany przez Honorata Koźmińskiego. Są wszystkie gabinety rehabilitacyjne, prądy, kryoterapie, lasery, okłady borowinowe, wszystko tam siostry mają, już takie gabinety. Więc można z tego korzystać i różne sale do ćwiczeń i siostry lekarki będą wspomagać naszą lekarkę, a jednocześnie jest taka cudowna cisza i jest miejsce do pięknych spacerów i jest cisza tego pięknego modrzewiowego kościółka, więc miejsce, w którym z całą pewnością można odzyskać harmonię duszy i ciała, czyli to, co Hildegarda powiedziała, że zapewnia zdrowie. Jeżeli w człowieku dusza i ciało są w harmonii, to człowiek jest zdrowy. Jeżeli ta harmonia zostaje zaburzona, no to trzeba robić wszystko, żeby wrócić do tej harmonii. A więc ja bym mogła parę tygodni mówić Państwu o Hildegardzie z krótkimi przerwami, a ponieważ kiedyś trzeba skończyć, więc zapraszam Państwa na nasze posty. Wtedy prowadzimy codziennie wykłady z wiedzy hildegardowej, można się dowiedzieć dużo więcej. Zapraszam do szukania Hildegardy w różnych miejscach. Jeżeli znajdziemy tutaj, jeżeli będzie takie miejsce, taki dom, w którym, a wiem, że tutaj już no, jesteśmy już zapraszani w różne miejsca z panią doktor, przyjeżdżamy, prowadzimy takie tygodniowe posty. Jest to coś, co każdy powinien choć raz w roku sobie zafundować. Czy jest zdrowy, czy jest chory. Natomiast ten powrót do harmonii jest nam wszystkim potrzebny. No i ja tego właśnie Państwu życzę. Hildegarda w tym bardzo pomaga, więc no życzę Wam, żebyście w swoim życiu trafili na Hildegardę z Bingen, dojrzałą kobietę. Dziękuję bardzo.